Dziś szczególnie wspominamy naszych bliskich, których już niestety nie ma z nami. Postanowiliśmy po raz kolejny wspomnieć świętej pamięci Grzegorza Pieronkiewicza, który odszedł od nas w minionym czasie. Polskie zapasy poniosły wielką stratę. Czytamy w komunikacie na stronie Polskiego Związku Zapaśniczego. Grzegorz Pieronkiewicz urodził się w Katowicach w 1975 roku. Sam był zapaśnikiem. Uprawiał zapasy klasyczne, na początku w GKS Katowice, a następnie w Unii Racibórz, w kategoriach wagowych od 100 do 130 kg. Był zawodnikiem o wspaniałych warunkach fizycznych. W naszych archiwach znaleźliśmy walkę z Andrzejem Wrońskim z 1997 roku w kategorii wagowej 125 kg o Mistrzostwo Polski. Tak też stało się. No niestety dalej ostrzeżenie Grześkowi. Pojedynek był zacięty i ostatecznie złoto wywalczył Andrzej Wroński. W swojej karierze Pieronkiewicz trzykrotnie sięgnął po tytuły wicemistrza Polski seniorów oraz międzynarodowego wicemistrza Polski seniorów. 15 razy zdobywał Mistrzostwo Polski w kategoriach młodzieżowych, 2 razy zajął 4. miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów i raz stanął tuż za podium podczas Mistrzostw Europy Juniorów. Karierę zawodnika zakończył w 2000 roku. Jednak nigdy nie rozstał się z zapasami i większość swojego życia poświęcił tej dyscyplinie sportu, w której pełnił wiele ważnych, a z czasem najważniejszych funkcji. Prezesem Miejskiego Klubu Zapaśniczego Unia Racibórz został w 2002 roku, gdzie skupiał wokół siebie wielu działaczy i sponsorów, a zapaśnicy Unii przez wiele lat wiedli prym na najważniejszych zawodach w kraju. Nie sposób było ich nie dostrzec również na zawodach rangi europejskiej i światowej. Prezesem Polskiego Związku Zapaśniczego został w 2012 roku i pełnił tę funkcję do swojej przedwczesnej śmierci.